Panie burmistrzu, szukam z panem merytorycznej więzi. To źle świadczy o naszym systemie prawnym. Wielu mieszkańców miasta nie może pogodzić się z faktem naszej bezsilności. Jest to coś, czego nie potrafimy dotknąć, ale to wszyscy odczuwamy. Jak również, panie burmistrzu, dojście do toalety. Tam pojawiło się dosyć dużo dziur. Została praktycznie zamulona. A osoby przyjeżdżające do Prudnika chętnie fotografują ten obiekt. Jak popada deszcz, to mają buciki, pokostki wybrudzone. I czy były interwencje ze strony gminy Prudnik w sprawie zakończenia tej sprawy? Ja nie pytam pana, czy stolicą Turcji jest Paryż. Ja chciałam zgłosić w imieniu wszystkich terenów wiejskich, żeby w Prudniku powstał port rzeczny. Na rowie przydrożnym, po prawej stronie ulicy Dąbrowskiego. Gdy prace zostaną wykonane, to część zdrenowana w miarę upływu czasu sama zostanie oczyszczona przez spływającą wodę.